Pan doktor no jest bardzo wytrwałym w tym nękaniu, nie? Zgadzam, potwierdzam to. Rzeczywiście mówiąc o historii trochę, bo to trzeba do tego nawiązać, faktycznie jest tak, że szpitale mazowieckie są od kilku lat bardzo mocno skrzywdzone. To chyba w 2010 lub 2011 roku była zmiana algorytmu finansowania kontraktów szpitalnych szczególnie. I od tego czasu Mazowsze jest bardzo mocno skrzywdzone i właściwie jedyna nadzieja w tym, żeby przywrócić, to jest odejście od tego algorytmu, bo zburzenie tego algorytmu krzywdzącego Mazowsze jest w tej chwili niemożliwe, bo wszyscy oprócz Mazowsza im się to podoba. Wobec tego trudno jest dyskutować z większością kraju. Wzięło się to stąd, że wówczas kontrakty były przyzwoite, bo na Mazowszu są szpitale specjalistyczne, znacznie więcej ludzi się leczy niż mieszka. Ale później, normując to według ilości mieszkańców, straciliśmy i w tej chwili trwa ogromny spór między Narodowym Funduszem Zdrowia a szpitalami na Mazowszu i z tego co wiem, nie są podpisane kontrakty jeszcze. Dobrze, bo trzeba o swoje się starać. Mam nadzieję, że ten rok jeszcze 17 będzie rokiem trudnym, ale po zlikwidowaniu Funduszu Zdrowia, a więc zlikwidowaniu tego algorytmu, mam nadzieję, że będzie punkt wracał na właściwe tory. Oczywiście te tory, powrót na właściwe tory jest trudny, bo też wszyscy biorą pod uwagę historyczne kontrakty, wykonania i tak dalej, a poprzednie lata no, były różne, jeśli chodzi o Bułtuski Szpital i stąd rozpiętość kontraktów między Bułtuskiem a Makowem, Wyszkowem, Ostrowią Mazowiecką, te, które znam, niestety ona narastała i w tej chwili jest utrwalona. Mimo ogromnych starań jest bardzo trudno z tego impasu wyjść. Także mam nadzieję, że ten impas będzie pokonany po likwidacji Funduszu Zdrowia, co myślę będzie dobrym krokiem dla Bułtuskiego Szpitala. Dodaję oczywiście wielkie gratulacje dla pana doktora Gajdy, który poniekąd dofinansowuje Bułtuski Szpital poprzez kontrakty na POZ-cie i to jest niezwykle istotne, bo faktycznie w tym momencie POZ jest finansowany znacznie lepiej. Tutaj widać postęp tego finansowania w przeciwieństwie do finansowania szpitali. Ja ze swojej strony mogę tylko zadeklarować tyle, ile do tej pory czyniłem, czyli robić starania o przyzwoity kontrakt, kiedy zniknie ten algorytm, a zacznie się normalne finansowanie budżetu i mam nadzieję, że od tego czasu to finansowanie będzie dla szpitala znacznie lepsze. A szpitala, z którym jestem związany emocjonalnie, bo właściwie to będzie już prawie 18 lat temu, kiedy rozpoczęła się taka istotna budowa tego szpitala, trwało to kilka lat, mamy piękny szpital, tylko teraz nie mamy dobrego kontraktu. Więc mam nadzieję, że zarówno i piękny szpital, jak i dobry kontrakt będzie sfinalizowany w najbliższym czasie, czego życzę sobie, bo jestem w tym wieku, że mogę trafić niebawem, ale życzę też całemu zespołowi Gajda Med z panem doktorem na czele, żeby właśnie to finansowanie było przyzwoite.